Mamy 5:50, kochani. Dzisiaj mamy 18 kwietnia 2020 roku, sobotę. Przyjechałem, właśnie przyszedłem tutaj rano, bo wpadłem na pomysł, że potrzebna mi jest jeszcze jedna beczka o mniejszej pojemności, żeby wodę przywozić zamiast wiaderkami. I właśnie zorganizowałem taką beczuszkę. Ją wyczyszczę, ewentualnie pomaluję i będzie służyła do transportu wody do tej dużej beczki. Ewentualnie dwie beczki, zapas większy wody. No a teraz przejdźmy do bocianówki. Należy zdjąć kapcie. Mówiłem, tutaj ma być czysto. I zobaczcie, nasza imprezowiczka, tak jak wczoraj ją zostałem, zostawiłem wychodząc o 21 w tym domku, tak teraz nadal jest. Czyli wyimprezowała się i śpi sobie. A tutaj śpi kto? Tutaj śpi też ktoś. A tutaj śpi Baribal. Jaką mamy pogodę? No mamy tutaj 0,2, tutaj minus 0,1. Dzisiaj było minus 1 nad ranem. Ciśnienie się nie zmienia. Trzyma się to samo. No dzisiaj będę naprawiał tutaj to połączenie, bo wczoraj szwankowało. Także poprawimy, żeby był prąd tutaj w gniazdku pod radio albo pod odkurzacz, bo będę chciał tą wykładzinę jeszcze dzisiaj odkurzyć, bo ja ją przyniosłem, ale nie była odkurzana. Na dzisiaj mam jeszcze zaplanowane wytrzepanie tych dywaników i chodników. O, teraz się Mileńka chodzi. A psiupsiułka imprezowała 3 dni i 2 noce, a teraz śpi. Wyczerpana, proszę. Także kochani, dzisiaj no chłodno. Chłodno jest. I co, kości było dużo, a jest mało. Widzicie? No, dzisiaj też mam zaplanowane wymianę siana. Tutaj założenie siana, bo tu nie ma siana. Tutaj wymiana siana, bo coś kotki nie wchodzą, a wchodziły. Może tam jakiś zapach pozostał po kimś, po czymś. No i tutaj wymiana siana. Tu była łasiczka. I też tutaj kotki nie wchodzą, bo być może też jakiś zapach nieciekawy jest. Tu zobaczymy, kto tu jest. Nie ma. Sprawdzam, gdzie jest Ramzesik. O, tutaj jest Zuzia. Tu nikogo nie ma. A tu w tym domku na samej górze czyżby ktoś był? Nie ma też. Nie ma. No to zobaczymy jeszcze w środku. Chodzi mi o Ramzesika. Ramzesik jest w ogóle. Ramzesik kiedyś spał tutaj w domku. Na dole był jego ulubiony. Nie ma. Tu też nie ma. Się zaczynam obawiać o Ramzesika, bo on też nie wyglądał najlepiej. Sprawiał wrażenie chorującego i przypuszczam, że może podzielił los Basieńki, tylko że nie wiadomo gdzie. Nie ma. Tu też nie ma. O, ktoś tam po dachu już chodzi. Nie ma. Ha, ha, ha.
nasza gwiazdka. Nasze ślebelko. I tu też nie ma. No, czekaj. Ślebelko. Wstawaj, ślebelko. Wstawaj. Sam śpi. Tu nie ma. No i tutaj nie ma. Czyli nie ma. To nasze ślebelko będzie wstawać. Psiułeczka śpi. No, mileńka się już kokosi. A przypsiułka śpi. Jak to możliwe? No, miłość jest wysoko energetyczna, jeżeli chodzi o energię. Co jak co, ale 3 dni urzędować to jest wyczyn. No a teraz proszę, jaka niemrawa. A przedtem ja przychodziłem tutaj rano, to ona już na dachu była, na bucianim gnieździe albo gdzieś na półce. A teraz mamy co? Śpi. 10 godzin spała wczoraj. Już chyba o 20 poszła spać. Ojej, mileńka, jak ty mi tutaj chodzisz. Ojej. Ojej, 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 ojej. Ojej. No, przeciągamy się. Co, nie zjemy? Co, Niunia? Co, Niunia? No, widzicie, łóżko mam przygotowane na spanie i będę chciał tutaj spać, ale kochani, jak będzie w nocy powyżej plus 10, wcześniej się nie przeniosę. No przecież dzisiaj w nocy było minus 1, a ja mający tam początki astmy, ciągle te problemy oskrzelowe, no to nie mógłbym. Mnie podrażniało do kaszlu, dlatego między innymi teraz założyłem sobie o takie coś, kiedyś w Chinach zamówiłem, teraz się przydaje, to na szyję miało być, żeby było ciepło, ale stwierdzam, że to jest bardzo dobra rzecz, że jak jest zimne powietrze, to oddych. O, zobaczcie, zaczepia mnie, Jezus Maria, co się stało, może ja cię pogłaskam? Daj się pogłaskać, kiciulka. Mileńka. No czas najwyższy, żebyśmy się oswoili. Powąchaj moją rączkę. Czekaj, powąchaj. No. No, powąchaj. Widzisz? Chodź, kiciulka. Chodź. Nie. Nie daje się. A kto to kaszle? Czyżby pan Zygmunt szedł? Tutaj pan Zygmunt ma mieć dzisiaj dniówkę. To chyba nie widzę nigdzie pana Zygmunta. No, jeszcze za wcześnie na niego, bo on ma zmianę od godziny 7 rano. Czyli ma jeszcze czas. Jeszcze gdzieś pół godziny. No proszę. Teraz robimy siusiu. Tak, kiciulko, siusiu zrobimy. Tak. O. I co? O, zobaczcie. Widzicie? Prawie nic nie zostało. Prawie nic nie zostało. A było wsypane wczoraj 2 szufeleczki. No ta karma to idzie, sucha. Idzie.
wstępie, to znowu mi braknie. No nic, ile mamy tutaj? Trochę. Trochę jest. Jedna trzecia zbiornika. Dobra. Mamy. Zaraz kotkom damy. Ach, choroba, zapomniałem. A więc niech będzie tutaj łopatka. Damy, tylko jeszcze muszę odsypać trochę dla Jacusia. Jacusia. Odsypiemy. Nasza gwiazdka tutaj siedzi. Ślebelko. Mileńka. A, Julcia. Julcia całą noc była w pokoju. Spała na parapecie, na krześle. No i oczywiście jak ja idę na dwór, to ona też idzie ze mną. Romeo dzisiaj o godzinie 4 poszedł na dwór. Oj, muszę zabrać. Zapomniałem. Aparat. Wszędzie chodzę. Zawsze mam pod ręką 3 rzeczy. Aparat, smartfon i telefon. To się nie rozstaje z tym. Smartfon, żeby w razie czego i aparat sfilmować, jak się coś ciekawego dzieje. A dzieje się zawsze coś. I to w ten czas, kiedy się nie spodziewamy bardzo często. To w ten czas trzeba łapać tą chwilę. A, Siusiu. To niech Siusia sobie, nasza. Julcia. Idziemy. Idziemy. Zamkniemy. Co, Julinko? Dzisiaj jeszcze przykręcę tutaj te dywaniki, żeby wiatr nie zawijał. I pomyślałem, żeby skończyć wreszcie to, co już dawno planowałem. Te resztki tych płyt. Stąd spod drzewa. I gdzieś je tak poupycham tutaj chyba. Te szczeliny, te luki. Bo tak to też takie elementy leżą. Świadczą trochę o bałaganie. Albineczka już wyszła. Nasza niunia. A gołąbki gruchają. Cóż, trzeba przyznać, kochani, jak z tego widzieliście, jest mało kotków. Jest mało. Jest jeden. No nie liczmy Julcie. Ile było w bocianówce? Mila 1, Albinka 2, Baribalek 3, Zuzia 4. A ja trochę z nosa leci. 4. A gdzie reszta? A gdzie Basiorek? A gdzie ciotka Płaczka? A teraz... No Ramzesik, gdzie jest? No nie ma kotków.
Mamuśki nie ma. Nie ma tej babci. Nie ma pusi. Ona tam znalazła. Aha. Tu jest jakiś owad chyba dziurkę ma. Bo tu na mysze to trochę i za małe. Jakiś może chrząszcz. No nie ma kotków. Gdzieś się rozpierzchły. No, nie ma tego. Pieszczocha. Nie ma murzynka. Są kotki i nie ma kotków. O, widzicie? Widzicie? Co on tu znalazł? Pa! Wiecie, co tu było? Co tu było? Czmiel! Bąk! I ta łapała tego bąka. No wiecie co? Wystartował bąk, poleciał, że ja tego nie sfilmowałem. To znaczy, filmowałem, ale nie wiem, czy tam coś widać tego bąka, jak ona go łapie i pofrunął. A proszę. Bąkojad się znalazł. Nie wkładaj tam, bo cię ugryzie. No, nie ma. Już tam widzę, pod naszym oddziałem chodzi taki z innego oddziału, co pety zbiera i wybiera. Na pewno idzie tutaj do nas, żeby śmietniki wywrócić. A muszę go przegonić. Mistrzu! Poszedł stąd! Nie ma! Będziesz tutaj nam bałagan robił. No tak, mieszkańcy chodzą. Okazuje się, że u nas na oddziale drzwi zamykają. Że podobno nie wolno nam się skontaktować z innymi mieszkańcami na oddziałach, ale spacerować wokół budynku możemy. Tylko że u nas to się odbywa, jeżeli już, to z opiekunem. Natomiast widać na tamtym oddziale, to drzwi rano otworzą i kto chce, to chodzi. Bez kontroli. I chodzi taki później. Pety zbiera, do nas tu przychodzi, cały kosz wyrzuca na podłogę, wybierze sobie pety i ucieka. A ciotka, wesoła ciotka przyszła. To Maciusia nam jeszcze brakuje. Co, kicie? Idziemy zobaczyć, gdzie jest nasz Gacuś. Gacuś, wesoła ciotka, Basiorek, ale że Basiorka nie ma, no to jestem zaskoczony. Bo co jak co, ten stary kocur nas tam zawsze był. Nie łaził gdzieś daleko. Jeszcze z rana to on tam spał śpiący, wychodził, mnie witał. A dzisiaj nie ma. To ci historia. A przecież minus jeden na dworze było. To co jest? Zimno i koty kursują od rana? No zobaczcie, jedzenia nie ma. Nic. Nic nie ma. Wszystko poszło. Oj, zapomniałem chrupki wziąć. I tutaj co mamy? Tutaj kogoś mamy. Gacuś, to ty? Jesteś, Gacuś. A kiedyś cię wczoraj, przedwczoraj cię wygryźli, nie?
dranie. A jesteś dzisiaj. Ojojoj, dzień dobry, dzień dobry. Chodź. Zaraz ci przyniosę chrupki, kocie, kiciulku. Chodź, dzień dobry. Jojojoj, jak się spało, co? Chłodno było dzisiaj, nie, kiciulku? Nie zmarzłeś? Co, nie masz katarku? Nie? O, czekaj, bo tutaj chyba masz... Masz... Czy nie masz? Masz. Masz tutaj, zaraz go wyrwiemy. Jest. Wyrwałem ci drania. Dobra. No i tak. Kochani. Gacuś jest. Mamuśki nie ma. Babci nie ma. O, tu znowu jakieś piórka. Znowu ktoś życie stracił. Oho. Kaszelek. Ale klęgor żurawi się niesie. Gołąbki wstały, już chodzą. Tak, mają gniazdko tutaj. O, tu mają gniazdko. O, Julcia nie próbuje ich nawet łapać. Ale z tych... O, gdzie poszła? Zobaczcie, gdzie ona poleciała. Albinka tam aż poleciała. A tutaj, kochani, co? Piórka widzę. Znowu jakiś... A nie, to nie piórka. To herbatę ktoś wyrzucił. I poszła tam. Aż...